dniu dzisiejszym obchodzimy 30-lecie powstania PSPA. Nasza organizacja zrzeszająca firmy autobusowe jest jedna z najstarszych w Polsce. Większość organizacji zrzeszających firmy ciężarowe jest w szoku, że my działamy tak długo. W imieniu zarządu, jak i swoim własnym, chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować za 30 lat ciężkiej walki. Tak naprawdę przez 30 lat wyrośliśmy jako polskie autokary na lidera międzynarodowego. Jesteśmy wizytówką polską na arenie międzynarodowej. To my reprezentujemy piękne autokary, najnowocześniejsze, najlepszą jakość w całej Europie. My jako firmy autobusowe naprawdę robimy dobrą robotę. Pokazujemy się z najlepszej strony, kupujemy nowe autokary, mamy najlepszych kierowców, mamy świetną jakość i przetrwaliśmy pandemię, najgorszą dla naszej branży katastrofę. Nie można powiedzieć, że którakolwiek inna branża tak strasznie doświadczyła COVID-u jak autobusy. My jesteśmy najbardziej pokrzywdzoną branżą. Do tego musimy dołożyć, że wojna też nam nie pomaga. Zamyka nam rynek ruchu turystycznego przyjazdowego do Polski. Wiemy, że w tym roku grup nie było. Wiemy, że w przyszłym roku będzie ich mało. Ale my się nie poddajemy, podnosimy się po COVID-zie, odbudowujemy swój rynek step by step i chcemy naprawdę odzyskać siłę i tak jak było to w 2019 roku, pozostać liderem europejskim.